Kawa z przyjacielem. Zaproś Jezusa na filiżankę małej czarnej. Dla wielu z nas kawa kojarzy się z chwilą relaksu, spokoju, zatrzymania w czasie pędzonym cywilizacyjnym pośpiechem, zatrzymania i odpoczynku. Liczne medialne reklamy utożsamiają nas z bohaterami, którzy wraz z przyjaciółmi, delektując się kawą, tak naprawdę delektują się tą krótką chwilą wytchnienia. Przygnieceni obowiązkami, troskami, coraz większym naciskiem globalnym, zapominamy o porannej i wieczornej modlitwie. A może nawet wręcz nie mamy siły i ochoty na jej klepanie. Jesteśmy zmęczeni, również modlitwą. Stan ten powoduje jeszcze większe zaplątanie się we własnych negatywnych odczuciach, potęguje brak motywacji i opadające często resztki sił duchowych. Co z tym zrobić? Znalazłem rozwiązanie. Zaproś na poranną kawę swojego najlepszego przyjaciela. Wiemy dobrze, że kawa w właściwym towarzystwie smakuje wybornie i oprócz pieszczenia kubków smakowych dodaje siły wewnętrznej naszemu duchowi. Zaproś Jezusa. Tak, Jezusa. Jezus jest naszym najlepszym przyjacielem i chętnie skorzysta z naszego zaproszenia. Postaraj się usiąść wygodnie w fotelu i opowiedz mu wszystko tak, jak zazwyczaj robisz to z przyjacielem z pracy, kolegą, koleżanką. Pochwal się osiągnięciami, podziel marzeniami. Szczególnie będąc w sferze marzeń, postaraj się zobrazować mu cały umysłowy zapis swych pragnień, dążeń, planów. Opowiadaj, tworząc wizję jak nakręcona katarynka, szeptem, głosem czy cichą myślą. Oprócz radości zawierz mu się z wszystkich trosk. Powiesz swoje tajemnice, a zmartwienia nawet wypłacz prosto na jego ramię. Ono jest silne, utwardził go krzyż niesiony na Golgotę. Pytaj go o radę i pragnij uzyskania odpowiedzi. Krzycz duchem, szarp emocje, a może cicho z nim pomilcz, delektując się aromatem kawy i pewnością jego obecności przy tobie. Jezus jest naszym najwierniejszym przyjacielem, powiernikiem, bratem. Jest naszym Bogiem, ale jest też w człowieczej części naszym bliskim. Jest mostem łączącym świat ludzki z boskim. On wie, kiedy ogarniają cię i jakie emocje. On zna odpowiedź na twoje dylematy, pytania, ale sam nie wdziera się w twoje życie, instruując cię, jak je układać. Musisz o to się do niego zwrócić. Nie ma modlitw niewysłuchanych. Wszystkie trafiają do jego ucha i naprawdę on w taki sposób układa nam odpowiedzi, że czasem nie rozumiejąc tego, wychodzi nam to na dobre. Dziś często słyszę, rozmawiając z ludźmi: nie mam nawet siły się modlić. Nie dałem rady pójść do kościoła. Męczy mnie klepanie zdrowasiek. W pełnym takim goryczy głosie ludzie informują o tym. Przykro się tego słucha. Bo modlitwa to bardzo ważny element w życiu duchowym człowieka. Jednakże jest to zrozumiałe, bo zmęczenie i ciężar trosk potrafi odebrać chęci do różnych czynności. Jezus też to rozumie. Jest Bogiem. Stwarzając nas i projektując organizm, wie o nas wszystko i na pewno nie chce nas przez to wyrzucić na szrot. Chce nas ciągle serwisować, odwiedzać, dbać o nasz stan. Dlatego w takim zgiełku i natłoku spraw po prostu wypij z nim kawę. Czas ten, który mu wtedy poświęcisz, jednocześnie poświęcając również sobie, będzie skuteczną modlitwą, waszą błogą chwilą. Nie zapomnij jednak o najważniejszym, by tę kawę bardzo mocno posłodzić swoją wiarą. On taką lubi pić najbardziej.